Hej, cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i witam Was w kolejnym odcinku z serii Od Zera do Powera. Nadrabiam swoje zaległości, których jest już naprawdę dużo, ale tak jak już wcześniej wspominałem, praca nie daje mi się tutaj na YouTubie, że tak powiem, spełniać w 100%, dlatego też te zaległości powstają. No ale cóż, nie ma co przedłużać, tylko trzeba zaczynać. Dzisiaj mam dwóch widzów, standardowo biorę dwóch, ponieważ jak zwykle mało czasu, także muszę dawać dwie osoby, nie trzy. I pierwszym moim widzem, który tutaj napisał, jest Jarek. Napisał, że składa nowy komputer i większość części już zakupił. Interesują go części używane i nowe, byle tanie i dobre. Komputera będzie używał do gier i jego pytanie jest, jaki zasilacz i cooler do tego mam wsadzić? Na zasilacz chciałem wydać 200-250 zł, a na cooler około 300 zł. Jego komputer to MSI Z170A, Zalman Z1, GTX 1066 GB i 76700K. RAMu jeszcze nie ma, ale na pewno jakiś tam DDR4, no to jest oczywiste. Dysk ma 1 TB HDD i SSD 256 GB. Także finalnie masz około 550 zł na cooler i zasilacz, dlatego moja propozycja dla Ciebie jest taka, jak tutaj widzisz, Salientum PC Grandis 2XE1436, bardzo fajne chłodzenie, jeżeli chodzi o Salientum PC, ponieważ wygląda naprawdę masywnie, jest masywne, ma 6 heatpipe'ów, czyli 6 rurek cieplnych, ma 2 wentylatory 140 mm, co również jest bardzo ważne. Oczywiście posiada też dwie wieże, tak jak widać, i po prostu poradzi sobie ze schłodzeniem siódemeczki i tam napisali, że chcesz podkręcić do 4,8-5 GHz. Oczywiście ciężko będzie to zrobić, no bo ponieważ Skylake'i nie kręcą się aż tak dobrze. Natomiast oczywiście życzę Ci tego, żeby Ci się udało. No i ten cooler powinien sobie bez problemu poradzić, jeżeli nie będziesz bardzo windował napięć w górę. Generalnie bardzo to fajne chłodzenie. Jak za te pieniążki, to bym powiedział, że idealne w tym segmencie cenowym. I jeszcze zasilacz, czyli Cooler Master G550M, wersja 550W, jest to zasilacz modularny z certyfikatem 80 plus bronze. Oczywiście jest to zasilacz półmodularny, który ma odpinaną wiązkę kabli, znaczy ma tak, na stałe ma przyczepioną główną wiązkę kabli i odpinane te mniejsze kabelki, czyli na przykład SATA, Molexy i tak dalej, i tak dalej. Zasilacz w zupełności poradzi sobie z swoim zestawem, pozwoli na podkręcanie tego procesora. GTX 1060 jest kartą mało prądożerną, także tutaj nie ma się co martwić, więc możesz sobie i tą kartę podkręcać. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o moją propozycję dla Ciebie. Pytałeś o cooler, pytałeś o zasilacz, także masz to, co chciałeś. Oczywiście jest to moja propozycja, nie musicie się z tym zgadzać, ja tylko podaję to, co uważam. I kolejny mój widz, czyli Damian, z tego co dobrze pamiętam, posiada peceta FX6300, GTX 650, zasilacz 502 z czarnej listy, 8 GB RAM 1600 MHz i płytę główną M5A87L MX3 i dysk twardy 1 TB. Ma 500 zł na modyfikację plus to, co by się udało sprzedać z byłych części. Części używane go bardziej interesują i komputer potrzebuje do grania projektów graficznych 2D i internetu. Także moja propozycja dla Ciebie, Damianie, nie wiem, czy dobrze pamiętam Twoje imię, bo tutaj nie podałeś, ale jest następująca. Jeżeli chodzi o kartę graficzną, no to proponowałbym Ci Asusa GTX 950, który jest wciąż dobrą kartą, ponieważ w seria 900 jest jeszcze warta polecenia, ponieważ jest wspierana w sterownikach. Przy czym karta jest bardzo fajna, ona od samego... Oj, nie będę zwiększał, będzie słabo widać. Ona od samego początku była bardzo dobrą kartą, także ja tutaj nie widzę żadnego problemu, zwłaszcza, że da się dostać w takich pieniążkach, to już warto. Jeżeli chodzi o części używane, no bo jeżeli nówki, no to bardziej bym Ci polecał jednak GTX 1050, który jest nowszy i szybszy. Być może, że uda Ci się go wyrwać za te pieniądze. Oczywiście, jak chciałeś części używane, ja Ci polecam używane. Ewentualnie mógłbym Ci jeszcze polecić R9270X, który gdzieś na podobnym poziomie wydajnościowym by się plasował. Natomiast to takie dwie Ci daje, jakby to powiedzieć, dwie alternatywy i do tego GTX 1050 jako nówka ze sklepu, bo jest po prostu od tej karty szybszy. Ale generalnie bardzo dobra karta, 2 GB, zwłaszcza, że tutaj mamy dwuletnią gwarancję, czyli ja bym się po prostu nie bał tego kupować. Generalnie jeszcze powiem tak, ja nie, tak jak zawsze wspominam, nie każę Wam kupować z danych aukcji, które ja prezentuję, tylko prezentuję je poglądowo, więc od Was zależy, co wybierzecie. I zasilacz do tego zestawu Corsair CX450, wersja 450W z certyfikatem 80 plus bronz. Bardzo fajna seria zasilaczy od Corsaira CX.
ludzie sobie chwalą. Ciche zasilacze, naprawdę bardzo dobra jednostka za te pieniążki. Myślę, że do 200 zł na ten moment nie ma nic lepszego. Także no, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się podobało, no to oczywiście łapka w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, no to oczywiście łapka w dół. Zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dzięki za oglądanie i oczywiście udostępniajcie te filmy, gdzie się da. Komentujcie i co? I czekajcie na następnego. Trzymajcie się, na razie.